Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić teraz na krótki koncert pamięci księdza Mirosława Nowaka w wykonaniu pana Leszka Potasińskiego. Mam nadzieję, że otrzymali Państwo programy, ale ja przeczytam jeszcze na wszelki wypadek. Usłyszymy utwory Jakuba Polaka, dwa preludia, Fantazja de Polak, Braun de Saint-Nicolas, Francesca da Milano, Fantazja terca, Jakuba Polaka, dwa preludia i Courant, Vincenza Galilei Saltarello i jeszcze anonimowy włoski utwór Selo Macordo. Jest, czy Selo Macordo? Witam serdecznie wszystkich. Dwa słowa jeszcze pozwolę sobie dodać od siebie. Skąd ten program? Tak jak większość pewnie z nas dosyć długo trwała ta znajomość, nasza poznałem księdza. Jak jeszcze nie był księdzem, był historykiem sztuki i klerykiem dość dawno temu. No i rozmowy o muzyce często nam się przydarzały przy różnych okazjach. Renesans się zawsze z postacią księdza Mirka kojarzy, aczkolwiek jego ulubioną epoką był chyba barok, w sensie sztuk plastycznych, tak? Natomiast dla mnie to, co muzyka renesansowa ma w sobie, czyli taka wielowątkowość, wielogłosowość, dużo rzeczy naraz. Tak jak ksiądz Mirek tyle rzeczy naraz robił i mu się to wszystko nie plątało, tak w muzyce renesansowej, pomimo że wiele głosów naraz jest prowadzonych, to coś je razem ogarnia, że jakoś trzymają się i tworzą czasem piękne utwory. Ale niezbyt łatwe do zrozumienia, bo no mówię, cztery melodie na raz, to właściwie nie wiadomo, której słuchać. Zresztą to był jeden z głównych, że tak powiem, zarzutów, czy też powodów, dla którego odchodzono od tej bardzo rozbudowanej polifonii renesansowej, ponieważ często nie można było zrozumieć, o czym śpiewają. Natomiast przy lutni czy przy gitarze jakby nie było tego problemu. To będą utwory, które zagram, były pisane w oryginale na lutnie. Nie dlatego wybrałem je, żeby gitary wtedy nie było, bo była. Były gitary, natomiast gitary miały tylko cztery podwójne struny i służyły do akompaniamentu, raczej do grania akordów i do akompaniowania do śpiewu. Były oczywiście utwory też takie stricte renesansowe, polifoniczne. Ale rzadko. Natomiast polskie utwory z tamtego okresu na gitarę się nie zachowały żadne, natomiast na lutnie ogromne mnóstwo. I polscy lutniści z tamtego okresu byli znaczący w Europie. Główną postacią tutaj w tym repertuarze będzie Jakub Polak. To był lutnista, wielki wirtuoz, dysponujący niebywałą techniką, podziwianą przez współczesnych. Mówili, że palca, że ma taką technikę, że właściwie nie widać, że gra. Czyli bardzo sprawnie musiał tymi palcami operować. I on został w młodym wieku nadwornym lutnistą króla Henryka Walezego, który, jak wiemy, sromotnie, no, nie oceniajmy, uciekł do Francji, ale co najcenniejsze zabrał ze sobą i do tych najcenniejszych zdobyczy zaliczył Jakuba Polaka i zabrał tego lutnistę ze sobą. I lutnista ten świetnie, no, tam zdobył wielką sławę, jego utwory były wydawane w zbiorkach tabulatur w całej Europie, więc więcej tych utworów można znaleźć właśnie tam niż tutaj. I
No ja wybrałem tutaj tą postać do pracy naukowej na uczelni, ponieważ w repertuarze gitarzystów jest bardzo dużo utworów na lutnie i najczęściej to są utwory lutnistów angielskich albo wiolistów hiszpańskich. Natomiast z tych polskich utworów w repertuarze takim koncertowym, no to właśnie były może dwa utwory Jakuba Polaka i ze dwa Wojciecha Dozgoraja. Natomiast tych utworów jest bardzo dużo i są bardzo dobre, tylko jedyny problem, że są niepromowane, bo dla nas one były długo dosyć trudno dostępne. Były próby wydawania, opracowania, ale nie poparte wiedzą historyczną, więc takie trochę nietrafione. Więc ja tu podjąłem próbę, dlatego większość tutaj utworów, wszystkie utwory Jakuba Polaka, które będę grał, to są moje opracowania z tabulatur, które teraz są dostępne w internecie, biblioteki udostępniają do zbioru. Więc zapraszam na taką chwilę z muzyką, ja już postaram się nie mówić. Może jeszcze dwa spostrzeżenia, takie co do księdza Mirka. To było dla nas wszystkich trudne przeżycie. I odejście księdza Mirka, no taką zostawiło, no, brakuje nam, prawda, tej osoby. Natomiast umieściłem tutaj na przykład Saltarello. Aha, właśnie, bo oprócz Jakuba Polaka też tutaj umieściłem kilka utworów włoskich, no bo ksiądz Mirek bez Włoch to tak pół księdza Mirka. Więc kilka utworów włoskich. I to Saltarello mam w oczach księdza Mirka biegającego w pelerynie przeciwdeszczowej, w okularach, w masce, niemalże z rurką i z jakąś gaśnicą, czy z innym sprzętem w lany poniedziałek, biegającego dookoła kościoła z dzieciakami, z młodzieżą, lejącego się wodą. I taka bezpośredniość i zawsze taka pogoda, prawda? Zawsze taka radość w tym głosie była, więc nie unikałem bynajmniej pogodnych klimatów, aczkolwiek drugi obraz księdza Mirka na zdjęciu, zresztą otrwalone, to jest na rekolekcjach z młodzieżą, chwila przerwy, to ksiądz Mirek pada i leży, jak żywy, jest wykończony tak naprawdę. Wykończony, a nie przypity, tak? Rzeczywiście bardzo dużo energii dawał z siebie. Za to dziękujemy Panu Bogu za tą jego posługę, za jego obecność i za wszystko, co nam ofiarował. Zapraszam na chwilę. Czerpałem 15 minut. Tak, teraz już tylko jeden odpoczynek. Dobrze nastroić. Jeszcze dodam, że to będzie mój pierwszy w życiu koncert zagrany w okularach.
Świętego Mikołaja. Myślę, że ta melodia była popularna, natomiast Polak opracował na gitarze. Jeszcze jedna uwaga, nie będę często się stroił. Mi to zajmie mało czasu. O lutnistach w czasach renesansu mówiono, że lutnista, który ma 40 lat, to 20 lat spędził na strojeniu lutni. Polak grał na lutni, niech policzę, 19-strunowej, więc pewnie nastrojenie tego dosyć dużo czasu zajmowało. Thank you.
Thank you.
Thank you.